Agudion Tyf. Podczas Simcha Stoiro zwyczajowo tańczy się wokół bimy, wokół pulpitu, z którego odczytywana jest Tora podczas publicznego czytania Tory i robi się nią hakafos. Hakafos, czyli okrążenia. Lakow to znaczy okrążać coś, okrążać kogoś. No i robimy hakafos. Tylko pytanie jest proste. Dlaczego tańczymy z Torą zakrytą? Przecież jeżeli Simcha Stoiro to jest święto, to jest radość Tory, ukończenie, rozpoczęcie czytania Tory, to czy nie lepszym sposobem byłoby uczenie się Tory tego dnia? Uczcijmy to, że mamy Torę tym, że się uczymy jej treści, a nie tańczenie, które nie odnosi się jakby samo w sobie do charakteru Tory. Ale tu, tłumacz nam Rewe, leży fundamentalna różnica. Bo taniec to jest coś, co symbolizuje kompletne odstąpienie intelektualne od natury rzeczy i jest prostą radością z tego, co mam. Bo jeżeli uczę się czegoś, to moje zrozumienie jest limitowane do tego, jaki intelekt posiadam. A czym jest mój mały intelekt i moje małe zrozumienie przy wielkości Tory? Tak jak głowa i noga. Bo kiedy człowiek tańczy, to ciało wykonuje tylko polecenia ciała. Mózgu. Nie ciała, tylko mózgu. I czym jest taka noga w porównaniu z mózgiem, który wszystkim zarządza? Ale bez tej nogi mózg jest niczym, bo nie może nic zrobić. I jeżeli ja wiem, że ja nie zawsze będę rozumiał to, co jest napisane, ale wiem, że to, co robię, jest prawdziwe i widzę w tym sens, to jest ten główna rzecz. Radowanie się z esencji bycia, a nie z tego, czy ja rozumiem, czy nie, bo to jest dla wszystkich Żydów tak samo. Pod Har Sinai, jak jest napisane w Midraszu, że Hashem trzymał nad Żydami górę. Oni powiedzieli na Sewę Niszma, a on ich jeszcze przymusza. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy poranek jest porankiem na Sewę Niszma. Nie każdego ranka budzę się i mówię, o, ile mam energii. Są też te trudniejsze poranki. I w takich porankach Żyd też musi wstać z łóżka, powiedzieć Mojde Ani, założyć Tadis Katan, pójść na szachy i kontynuować swoje życie pomimo trudności. I to nie jest ten czas na intelektualne zagwozdki, bo każdego dnia mogę się czuć inaczej. Wtedy są takie poranki, w których się czuję jak studiowanie dużej ilości Tory, a są takie, w których kompletnie nie. Ale to nie zależy ode mnie. To nie ja decyduję, jak i w jaki sposób interpretuję to. To jest mądrość Hashem i ja w to nie wnikam, po prostu to robię. I to jest dlatego tańczymy z Torą schowaną. Po prostu. Nie wnikamy w intelekt, tylko Simcha Stoira to jest po prostu radość z tego, że Hashem daje nam życie. Jak mówimy w Musafia Tebechotonu i Kolami, to wybrałeś nas spośród wszystkich narodów za pośrednictwem Tojry, bo ta moralność Tojry to jest to, co nas odróżnia od Umosa Oilam. Oby tak było w ten dzień i we wszystkie inne. Gut Yom Tov.